Ponieważ te sprawy mi bardzo leżą na sercu, szczególnie naszym rodakom w Stanach Zjednoczonych, oddalonych od ojczyzny, a żeby oni tam też doznali radości i tego smaku krzyża właśnie, który jest omodlony na krakowskim przedmieściu, a szczególnie właśnie na Euro 2012 ksiądz Małkowski mówi, żebyśmy przychodzili z krzyżami. Proszę to skomentować. Ja uważam, im więcej tych krzyży, tym bardziej będzie to o nas dobrze świadczyć jako chrześcijanach. Krzyże z nieformalnym, ale po prostu znakiem Euro 2012. To jest dzisiaj 23 grudnia 2011 roku. Ten pomysł dzisiaj dojrzewa i jest przedstawiany telewizjom Telewizji Narodowej jako pierwszym i mam nadzieję, że wszyscy poniosą ten pomysł dalej. Jak to się rozwinie? Ano tego nie wiemy. Proszę pani, jest pomysł, żeby krzyże były podczas Euro 2012 przez Polaków stawiane przy wejściach na stadiony. Proszę to skomentować. Co pani o tym myśli? Musiałabym się zastanowić. Przepraszam, teraz nie udzielę. To są bardzo głębokie myśli i dlatego pani Joanno, jest pomysł, powiedział właśnie to, ja no, posunąłem właśnie, ksiądz Małkowski jest gorącym tego orędownikiem, żeby krzyże przynosić na Euro 2012, na stadiony, przed stadionami, żeby ludzie ustawiali się i mówili tym kibicom, którzy tutaj przyjadą na mecze, Europejczykom, że jest jeszcze Europa z krzyżem. Co pani to o tym myśli? Ja myślę sobie, że ci sportowcy, którzy przyjadą, to przecież też są ukochane dzieci Boże i może sobie nie zdają z tego sprawy, a my im to powiemy, że są dziećmi Bożymi w ramionach Pana Boga, Ojca Niebieskiego, może sobie dzięki temu, dzięki znakowi krzyża sobie po prostu przypomną. Ja Anna Burzyńska na Telewizji Narodowej i jest pani, która tutaj trzyma baner Naród, który traci pamięć, ginie. Cytat z Jana Pawła II. Proszę pani, pomysł, żeby na Euro 2012 przychodzić z krzyżami, żeby no nie stać nas na bilety, żeby wejść na mecz, ale stać przed stadionami z krzyżem, z dużą ilością krzyży, żeby wytłumaczyć Europejczykom, że jest jeszcze Europa chrześcijańska. Co pani o tym myśli? Może. Dobry pomysł, ale to trzeba się jeszcze zastanowić. Jak pani ma na imię? Helena. Pani Helena zastanawia się, dobrze. I jeszcze druga pani. Dzień dobry. Łamią się opłatkiem z panią Krystyną. Dzień dobry. Proszę pani, pomysł, żeby przychodzić na Euro 2012 z krzyżami. Jak pani się do tego stosunkuje? Żeby jeszcze ci kibice z Europy zobaczyli... Gdzie? Na stadion? Na stadion. Nie wiem, albo chociaż przed stadionem. Chociaż przed stadionem, żeby cię ustawiać tam, żeby widzieli, że krzyż i Europa jeszcze się zachowała w Polsce. No piękne, tylko żeby to wszyscy zrozumieli, bo tak chcą zdejmować te krzyże, także rzeczywiście krzyż wszędzie jest potrzebny. Dziękuję. Jak pani ma na imię? Krystyna. Pani Krystyno, dziękuję bardzo. Wypowiedź na Telewizji Narodowej i widzimy tutaj te grono zacnych ludzi, dobrych ludzi, którzy przy krzyżu się spotykają. Najmądrzejsi ludzie w Polsce, to proszę państwa, dzisiaj pokazujemy. Najmądrzejszych ludzi w Polsce, którzy... Józef Obrębski. Józef Obrębski, ustosunkuj się. Pomysł, żeby na Euro 2012 Polacy przychodzili z krzyżami, żeby pokazali Europejczykom, kibicom, że jest jeszcze Europa, Europa chrześcijańska z krzyżem. Proszę się do tego odnieść. No, dobrze by było. Miejmy nadzieję, że może się coś takiego obudzi w tych... Przypomnę, że pan Józef jest na materiałach, jest w filmach Telewizji Narodowej, jak jesteśmy przed sądem na Ogrodowej i właśnie ten pan, który dzisiaj trzyma piękną biało-czerwoną flagę, wtedy konstruował, ciosał krzyż, który tutaj stał. I który został ukradziony, wylądował prawdopodobnie na śmietniku, albo jeszcze jakieś gorsze rzeczy z nim się stały, ale właśnie pan Józef pokazał, że można, że trzeba i dzisiaj chcę panu za to podziękować. Należy pomagać tym, którzy chcą coś dobrego zrobić. Dziękuję bardzo. I połammy się jeszcze opłatkiem, panie Józefie, pomyślności i wszystkiego najlepszego w roku, w roku 2012.
daj Boże zdrowia. I widzimy, że tutaj już atmosfera stała się taka bardzo kuluarowa, taka sympatyczna. Jest płonący krzyż. Jest również krzyż, który przynosi chyba ten pan. Dzień dobry panu. Pan przynosi krzyż. Z panem dzisiaj miałem utarczkę słowną. Jak pan ma na imię? Tadeusz. Pan Tadeusz. Już pomyślałem od razu, że to jakaś agentura, która tutaj tak jest. Mój ojciec rozbierał pocisk V2. Tak? Tam nad Bugiem, co spadł. Ten, w miejscowości Sarnaki. Tak, zgadza się. O, proszę, no, ja też z Nadbuga, proszę pana, jest Tyszowiec, tendencji pochodzą, z Tomaszowa Lubelskiego. Panie Tadeuszu, dzisiaj ksiądz Małkowski i jeszcze parę osób posunęło ten pomysł, żeby podczas Euro 2012 pokazać kibicom europejskim, że jest jeszcze prawdziwa Europa i być z krzyżami. Jeżeli się uda wejść na stadiony, to drogo będzie, bo to wiadomo, bilety to nas nie stać, ale żeby być przed stadionami, żeby witać kibiców i wszystkim eksponować krzyż, żeby w Polska, żeby wiedzieli, że jest jeszcze w Polsce resztka Europy, która broni wartości chrześcijańskich. Proszę się do tego odnieść. Myślę, że to jest przepiękny pomysł. Popieram go całym sercem. Czyli pan... i będę robił wszystko, żeby jeszcze więcej ludzi zmobilizować. Będzie przed stadionem. Mój krzyż to ja pan pokażę. Ja pokażę zaraz. Pan pokazuje, proszę bardzo. Zaraz. Gdzie ona ma? Dobrze. To mój specjalny krzyż. Pan Tadeusz w tej chwili udał się, żeby pokazać... To jest krzyż, relikwia, tu jest ziemia smoleńska. Tak, pan już pokazywał go, tak, z tego co pamiętam. Tak. Pan Tadeusz już był w Telewizji krzyżem, Narodowej z tym krzyżem. I z tym krzyżem będzie, ale również z tym, proszę pana, i z tym, a my jeszcze będziemy ustawiali tamten, jest lepsze od trzech krzyży przed stadionem? Tak, a myślę, 300 krzyży. 300, tak jest. Myślę, że może nie będzie tak, że nam zabronią przed stadionem. Nie mają prawa. Bo na stadion mogą nie wpuszczą, ale przed stadionem to myślę, że będzie. Ano, zobaczymy. Wiemy, że prawdopodobnie na Euro 2012 wyjdzie Staruch, czyli ten, który ustawia kibiców. Mam nadzieję, że jeszcze talenty ustawiaczy się odezwą. Wzywamy z tego miejsca wszystkich, którzy wybierają się na Euro 2012 i chcą się kontaktować z Europą. Proszę państwa, krzyż w Polsce i mam nadzieję również Polacy z Ukrainy i Ukraińcy z Ukrainy nas usłyszą i zobaczą. Krzyż ma być najważniejszym znakiem Euro 2012 i tutaj kolejny impuls do odbudowy, do obrony Europy przed ateizmem, przed antychrześcijaństwem powinien zaistnieć. I tylko pod tym krzyżem, i tylko pod tym znakiem. Europa jest Europą, a Europejczyk Europejczykiem. A Polak Polakiem. Dzięki serdeczne. I idziemy dalej. Widzimy, że ludzie się nie rozchodzą. Jest około, no tak liczę, może do 30 osób, ale to proszę państwa, nawet gdy były tylko 3 osoby, proszę państwa, to jest bardzo ważne. To jest niezwykle mocne wydarzenie. I jest tutaj pani jeszcze z opadkiem. Dzień dobry pani, jak pani ma na imię? Maria. Pani Mario, proszę o kilka słów skomentowania tego pomysłu. No, ksiądz Małkowski zaakceptował go, jest entuzjastą, żeby na Euro 2012 Polacy przychodzili z krzyżami, żeby stali przed stadionami, pokazywali Europejczykom, że można, że jest jeszcze prawdziwa Europa. Jak pani to skomentuje? Jestem za. Pani Maria jest za. A skąd pani jest? Z Warszawy. Pani Maria z Warszawy jest za. Mogę się z panią połamać łopatkiem? Proszę bardzo. A Bóg zapłać. A proszę bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. I czego życzyć? Wszystko najlepszego, święta. Wolnej Polski. Wolnej i szczęśliwej. Żeby nam młodzież nie uciekała za granicę. Ona nie ucieka, ona jest wypychana, zmuszana ekonomicznie. W tym sensie, żebyśmy mogli mówić naprawdę, co chcemy, ale nie w sensie, że co nam się podoba, tylko to, co jest prawdą. Proszę, jeszcze zostało. I żebyśmy mogli mieć nadzieję, że Polska będzie wolna. Siły, zdrowie, 150 lat życia. Ale nie zniewolona wolnością, która pozwala na wszelkie swobody, tylko wolna w wyznawaniu Boga, bez lęku, w dobrych, mocnych rodzinach, no, po prostu w lepszej przyszłości. Ksiądz Małkowski, widzimy, tutaj rozdał opłatki i zaraz będzie modlitwa.
Są ludzie, zerwał się lekki wiatr, jest zimno dosyć, jest chłodno, przejmujący chłód. Krzyż ten ze światła, krzyże inne, ten krzyż, który przynosi Pan Tadeusz codziennie tutaj jest. I to jest zapowiedź tego, co będzie w 2012 roku.